Witam serdecznie, Zbyszek Bytomski, ZIBI. Proszę Państwa, 8 marca 2023, Międzynarodowy Dzień Kobiet i z tej okazji chciałbym wszystkim kobietom życzyć wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu, dużo radości, spełnienia marzeń, a przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. Jesteśmy w Przemyślu, to tutaj od dzisiaj rozpoczynają się rozgrywki 29. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Podkarpackie 2023 w sportach zimowych, koszykówka męska U14, rocznik 2009 i młodsi, kadry wojewódzkie. Proszę Państwa, kadry wojewódzkie rozpoczęły od Wałbrzycha w roku 2008, tak jak tutaj ZIBI ma na, z tyłu na koszulce, od 2008 do ostatniej olimpiady, która w tamtym roku znowu była w Wałbrzychu i wracamy na Podkarpacie. Tylko raz na Podkarpaciu była olimpiada w Łańcucie i teraz mamy w Przemyślu olimpiadę. Jak mówiłem, to już będzie teraz 16 finał Mistrzostw Polski kadr wojewódzkich, bo kiedyś wcześniej grały kluby w ramach Olimpiady Młodzieży. Od 2008 roku grają kadry wojewódzkie. I nieprzerwanie przez te 16 lat, nie wiem jak to się stało, aż się łezka wokół kręci, przez te 16 lat ZIBI zawsze z kadrami. Nieprzerwanie, coś niesamowitego, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że do 20 lat zdrowie dopiszę, jeszcze pobędę z kadrami. Znam już praktycznie około 3000 kadrowiczów. Wielu z nich jest już w reprezentacji Polski, bo kadry wojewódzkie to przede wszystkim selekcja do Narodowej Kadry Polski. Takie pierwsze spoglądanie na zawodników. Oczywiście byli już obserwowani na Mistrzostwach Polski rocznika 2009, który był w Warszawie. I teraz drugi taki cel jest właśnie ten finał olimpiady. Wcześniej były dywizja A, dywizja B w Radomiu. Też trenerzy kadry Polski rocznika 2009. Z tego miejsca pozdrawiam Tomasza Niedbalskiego z WKK Wrocław, trenera głównego i jego asystentów. Proszę Państwa, no chłopcy starają się jak mogą, pokazują się tutaj, grają fajnie. Olimpiada trwa, 8 drużyn, do niedzieli zostaną tylko 4. No i dowiemy się, kto zwycięży. Ostatnią Olimpiadę Młodzieży wygrało w roczniku 2008 województwo mazowieckie, ale jak wszyscy wiemy, każdy rocznik jest inny, każdy rocznik rządzi się własnymi prawami. Na razie najlepszą drużyną w rankingu tych wszystkich lat jest Wielkopolska, która ma najwięcej sukcesów, najwięcej złota. Zobaczymy jak będzie. Wiadomo, finał rządzi się własnymi prawami. Ja z tego miejsca serdecznie pozdrawiam wszystkich i zapraszam na moją stronę skmbasket.pl. Dziękuję wszystkim wspierającym i nagrodami, i finansowo mój portal skmbasket.pl. Całe wsparcie idzie na nagrody, na utrzymanie serwisu, na naprawy sprzętu, na podróże. A jest tego trochę, więc jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Kłaniam się wszystkich z całego serca i wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia. Zbyszek Bytomski, do kolejnego wyjścia.